Cześć, to znowu ja. Szpon 8. Normalnie no chciałbym się nic nagrywać, ale że Grzegorz zachęcił mnie do tego, żebym cokolwiek wrzucił na swój kanał jeszcze, postanowiłem nagrać dzisiaj filmik pod tytułem Taka Prawda. I mam tutaj coś ciekawego. Zobaczcie, co to jest. Tak, to kanapka śniadaniowa z McDonald's. Już wam mówię, o co chodzi. Chodzi o to, na pewno zauważyliście, że często ktoś podnosi głos: o Boże, po co to menu śniadaniowe w McDonald's? Przecież tam jest sama chujnia, wszystko jest niedobre, dajcie mi moje cheesy po 4 zł, bo chcę się nawpierdalać z rana. I tak to zazwyczaj wygląda, jak przyjrzycie chociażby fanpage McDonald's. To dużo takich głosów się pojawia. Jedną wspólną rzecz mają osoby, które tak mówią. Otóż jest to młodzież, czyli tak zwane gimby popularnie. Nie bardzo lubię obrażać swoich widzów, chociaż nie mam chyba widzów. Nie wiem, ktoś tam komentuje czasami, więc chyba mam. Te kanapki są bardzo dobre, naprawdę. Nie wiem, czy byliście kiedyś na menu śniadaniowym, ale są bardzo dobre. Ten pyszny skurwysyn ma w sobie jajka, dwa jajka, placek ziemniaczany, ser cheddar i bekon. I sosik majonezowo-musztardowy. Dlaczego miałbym jeść cheeseburgera na śniadanie zamiast takiego pysznego pana kanapki? Boże, jestem taki gruby. Otóż po prostu te kanapki są drogie. Zestaw kosztuje tyle, ile normalny zestaw, tak? Chociaż można się nawpieprzać tańszymi kanapkami, na przykład tostami. Tosty też są bardzo dobre. O, no nie wiem, nie wygląda może zachęcająco. To są chyba odwrócone bułki z cheeseburgera. Ale są fajne pieczareczki w środku. Kurwa, zrobiłem z tego recenzję Maca. Zrobiłem ze swojego filmiku recenzję menu śniadaniowego. To straszne. Boże, tak bardzo nie umiem nagrywać. No ale wracając do sedna sprawy. Menu śniadaniowe w McDonald's jest bardzo dobre. I taka prawda, no. Ci, którzy mówią inaczej, po prostu nie stać ich na menu śniadaniowe. Wolą wpieprzać cheeseburgery po 4 zł. Bardzo mi przykro, ale naprawdę, uzbierajcie hajs. Idźcie kiedyś do Maca na śniadanie i zobaczcie, że te kanapki są dobre. Błagam, tylko mnie nie usubujcie. Jesus, co ja ze sobą zrobiłem? Bye.